Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 14 odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. I jak widzieliście w poprzednim odcinku, pięknie, bestialsko użyłem czaru snu na Agona i ukradłem ze skrzynki runę. A teraz lecimy do klasztoru. Ohoho. Widzicie? Znalazłem jednak szybszy sposób i łatwiejszy na pokonanie próby ognia. Tam nie przejdziemy, bo tam mamy topielca, a z nim raczej nie chciałbym jakoś tak... O! Szczurki! Do ubicia. Ciul. Ciul. Nie dostaniesz mnie, ha, ha, ha. Słabiutko. Dobra, pozbieramy mięso. Jeszcze sprawdzę posągi nosa. Mam chyba wrażenie, że jest jeszcze za cicho. O, widziałem, że to jakiś zwój będzie leżał. Rdeścik polny, a co to za zwój? Jeśli mogę wiedzieć, pięść wichru już mam. Kurde, ostro, ostro, ostro. Dobra, jedziemy z tym koksem, żeby nie przedłużać. Idziemy do klasztoru, od razu mówię. A, roślinka. Idziemy do klasztoru i raportujemy magów o tym, że przeszedłem próbę ognia bez najmniejszych problemów. Może jednak sobie wskoczę do wody, żeby mi było szybciej. O, proszę. O, proszę. Ładnie. Wskoczyłem do wody. Bez problemu. Zobaczcie, że możecie nie widzieć, że film jest w 60 fpsach, ale coś pobieram i po prostu troszeczkę mi może zabierać te FPS, ale w niewielkich ilościach, bądź prawie w ogóle, więc to nie powinno jakoś stawać na przeszkodzie. Dobrze, idziemy do tego klasztoru. Trochę będziemy mieć drogi, ale przy okazji coś popaplam, kilka zdań powiem na jakieś poszczególne tematy. A właśnie wczoraj wróciłem z wycieczki całodniowej, byłem zmęczony, ale przynajmniej jakaś grupa osób obejrzała moje filmy, które wysłałem przedwczoraj, na wczorajszy dzień. No, dzisiaj jak zwykle zapodam Gotika 2 Noc Kruka, ten odcinek. Być może nawet dzisiaj zacznę nagrywać z Rizena, z tego co robiłem unboxing. I Saints Row The Third, niestety znowu z inną osobą. Bardzo mi przykro, że tak ciągle zmieniam, ale mój tak zwany partner, z którym gram od samego początku w Saints Row'a, wyjechał i nie wiem na jak długo i nie wiem kiedy wróci, ale myślę, że wróci po jakimś czasie. I bardzo chciałbym szybko skończyć tego Saints Row 3, ponieważ... Zresztą ja to powiem może w jakimś odrębnym filmie, gdzie nie będę musiał chaotycznie się wypowiadać na jakieś inne tematy. Dlatego jeszcze nie ujawnię tego, chyba że już niektórzy na Skype widzieli mój opis, to pewnie już będą tego świadomi, co się będzie działo na moim kanale za jakiś ponad miesiąc. Proszę bardzo, tutaj więc mamy. Znowu się spotykamy. Ta. Ostatnio sporo rozmyślałem. Odczuwam silną chęć zostania magiem. Człowieku, sobie to z nie głowy. Rób tego. Nie mam wyboru. Życie nowicjusza to nie dla mnie. Muszę zostać magiem. Wtedy wszystko zacznie się układać. Teraz zaś odbiorę to, co mi się należy. Masz jakieś ostatnie życzenie? Ty chcesz mnie zabić? Masz coś do palenia? Masz szczęście. Tak się składa, że akurat mam coś przy sobie. Dawaj, zapalę sobie gnata. Dzięki. Ale mi lepiej się zrobiło. Miejmy to już za sobą. Co proszę? Nie ubijesz mnie, dziadu. Chciałeś mnie upalić. Chcesz śmierci? Będziesz... O, fuck. Zatrułeś mnie łodygą bagiennego ziela, ty draniu. Idzie tu? O, fuck, on tu idzie. Aż mi się już lepiej zrobiło. Ale ten drani tak mnie będzie gonił.
nie wiem jak długo, może nawet całe życie. O, fuck. Fuck my life. Dobra, jakoś mnie będzie gonił. Nie wiem tylko dlaczego. Kurde, to... Fuck. Nie! Dobra, to ja już wolę spieprzać. Ten kreten nie wie do jakiego stopnia jest zdolny, żeby mnie ubić. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz. Tak, wiesz co, ja uciekam, stary, bo wiesz co, ja wolę jednak przeżyć. I wolałbym, żebyś ty też przeżył. Jaki skurwysyn! Najpierw chciał mojej pomocy, teraz chce mnie zgładzić. Kurde, jakby został nawiedzony przez szatana, kurde no. Szatan nim pomiata i to ostro. Wypiję sobie miksturę, zjem coś jeszcze tudzież. I mikstura man. Kurde, powinienem go ubić za to. Bo to było nierozsądne posunięcie. Tylko do cholery, czym ja go ubiję? Mam jakieś czary? Czary mary? O kurde, tego ognista strzała. O, może tą pięść wichru przetestujemy. Minimalny wydatek many. Kurde, ale... Nie. Nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. A to może jeszcze go ustrzelę z kuli ognia. No, come on, bitch. Come on, come on, come on. Come on, lady. Dobra, idzie, goni mnie. Frajerzyna. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! No chodź. Zaprowadzę cię w jedno takie ustronne miejsce, gdzie naprawdę przeżyjesz super przygody. No chodź, come on. Ja cię tam zaprowadzę, a potem... No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! Wiecie co, ja może go nawet do klasztoru doprowadzę, ale... Nie wiem, czy to będzie możliwe w ogóle. Dlatego... No, come on, goń mnie. O, jeszcze chciał mnie walnąć. No biegnij, najszybciej jak potrafisz. Ten typ mnie nie przestanie gonić. Chyba, że... No biegnij, najszybciej jak potrafisz. Kurde, ja go muszę ubić. Skoro chcę mojej śmierci... Ja go muszę ubić, zabić, kurde, wszystko zrobić naraz. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! No chodź. Idzie po mnie. Wespniesz się tam? Ha! Zbugował się frajer. Tylko ja go teraz nie będę mógł fajnie celować. Nie, moja celność jest za słaba. O! Patrzę, że bo jeszcze będę mógł w stanie go jakoś zneutralizować. No to teraz możesz... O kurde. A jednak jest mądry. I udało mu się. O, frajer mnie zaraz dogoni i spierze. Przerobi mnie na bitki. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! No chodź, frajerze. Co ci pozostało poza śmiercią? Pewnie tak. Coś mi jeszcze zostało. Powinienem gdzieś go zapłacić. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! O, goni mnie cały czas. O, tam jeszcze chyba był Igaras, o ile się nie mylę. Może go doprowadzę, on mi pomoże. No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! Ten... Bo on został kompletnie jakby nawiedzony, kurde. Najpierw chciał mojej pomocy. Całkiem, że to tak długo trwa ten materiał, no biegnij, ale... Najszybciej jak potrafisz! Nie wiem, ja bym chciał tego szczyla zabić, bo on mi się nie podoba. Pragnie mojej śmierci. To tak desperacko. Dobra. Jest! Zbugował się. Mogę go zabić. Jezu. No padaj! W ogóle ja ile mam strzału? Bo nie wiem, czy mi wystarcza na zabicie takiego jednego... Kurde, ach! Co tam? Zabiję najwyżej. Podejdę do niego jeszcze.
bliżej. A, będę lał dalej. Kurde, zabiję cię w takim tempie, że się nawet nie pozbierasz, stary. Gdzie on to idzie teraz? O kurde, koleś to już naprawdę chyba oszalał. Nie dostaniesz się do mnie. Nie myśl sobie. Zgładzę cię i to tak ostro, że się nie pozbierasz. Nie chciałem twojej śmierci, naprawdę. Nie chciałem, ale nie dałeś mi innego wyboru po prostu. Dlatego musisz umrzeć. Umrzeć. No padaj, sucze! Jeden, i dwa, i trzy! Pięknie! Nowicjusz Ulf, zdrajca, został ubity. Coś jeszcze? A, podniosę wszystko, co tam masz. Ty, jakiś klucz miał. Jakąś kłódkę. Jaką kłódkę? Co do cholery? Aha. Dobra, to było już dziwne. Na co mi do cholery jakaś kłódka? Dobra, pozdro. Pozdro dla nowicjusza, który nie przeżył mojego zmasowanego ataku. O, jeszcze mam sporo strzałek, a to dziwne. Bo miałem wrażenie, że prawie przy 10 strzałek mi zostało. Sorki, muszę zrobić cięcie, ale ktoś do mnie dzwoni. Zaraz będę. Już jestem. Jakiś facet mi truł dupę z tymi ulotkami. Kurde, no, zapiszę sobie przy okazji. Ale no nie, no nie powinni tak dzwonić. Jeszcze mi przeszkadzają. Nagrywam, kurde, studio, a nie ulotki, cholera jasna. O, mamy kolejnego nowicjusza. Tu widzę jakiegoś faceta, ale jeszcze mu nie będę truł dupy, póki co. Hej, ty! Yo, Igaras. Aha, czyli jego można olać. Dobra. Czyli jego nie musimy zabijać. Uff, dzięki Bogu. A może go ubiję? Come on, bitch! Ciul, ciul. Na mięso go! O, pięknie. W tej chwili już poszłeś na mięso. Łech, łech. Dobra, do klasztoru, bo nie wygrzebię się. A chcę dzisiaj zostać magiem ognia. A w następnym odcinku postaramy się wrócić do Corinis, porozmawiać z samym Lordem Hagenem, który pewnie nam jakąś misję wyznaczy. Sorry za spoiler, ale no przecież i tak to już nam było powiedziane, że możemy zostać albo strażnikiem miejskim, albo magiem ognia, albo najemnikiem. I niezależnie kim zostaniemy, i tak trzeba będzie się dostać do Lorda Hagena, bo taki jest cel misji fabularnej. Już się prawie noc robi. Jednego nowicjusza musieliśmy ubić. A reszta... reszta to kurde. Kij z tym. Dobra, do klasztoru w końcu idziemy. Mamy runę. Trzeba będzie zrobić ognistą strzałę. Chociaż czekaj, jak mamy zrobić ognistą strzałę, to muszę znać pierwszy krąg. Czyż nieprawda? O, brat Pedro, ja wróciłem. A tak, muszę przecież ten broń zmienić, żeby nie było podejrzanie wygląd, że ten, noszę artefakt. Dobra. Dzień dobry. Inos przyświeca tym wszystkim, którzy potrafią... W ogóle dostałem jakiś level up, bo co? Nie. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? No to marnie. No to idziemy teraz do tych magów. Nie mówię ci przecież. Arcemagów. Znalazłem ten kamień runiczny. Niesamowite! Udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal! Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z Agonem? Może wypełnili zadanie przed tobą? Wszyscy zawiedli. Widać, nie było im sądzone przejście tej próby. O. Cóż, ale ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test. Runiczny kamień możesz zachować dla siebie. Świetnie. Okej, teraz do Serpentensa. Słyszałem, że przeszedłeś próbę ognia.
Z całą pokorą muszę przyznać, że wszyscy inni, którzy tego próbowali, ponieśli klęskę. Naprawdę nie powinieneś podejmować się tej próby. Twój duch jest słaby. Żebyś się zdziwił. Pracuj lepiej w klasztorze, a za kilka lat może zostaniesz wybrańcem. Chyba sobie kpin robisz. Mam zamiar przejść tę próbę. Jeśli Inos tego zechce, uda ci się. W przeciwnym wypadku jesteś skazany na porażkę. Udało mi się pokonać level up. Co? Naprawdę? Przecież bez młota Inosa nie byłbyś w stanie tego dokonać. Niemniej, muszę przyznać, że wykonałeś powierzone ci zadanie. Aha. Pozwól, że wezmę młot. Nie! Nie! Straciłem młot, super. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić. Jaki frajer zabrał mi młot. Cholera. No to kijowo. Znasz już swe zadanie. Bierz się do pracy. Dobra, czas wykonać ostatnią rzecz. Stworzyć runiczny czar. Ognista strzała. Okej. Okay. Tylko nie mów, że hej, nie wiesz. Kurde, a jednak trzeba się skapnął ten cały staruch Serpentes, że wziąłem sobie młot Inosa. Cholera. Dobra. Pierwszy krąg magii. Dobrze. Dobra. Okej. Okay. Ognista strzała, siarka. Dobrze. Spróbujmy. A ja mam w ogóle jakąś żwaczkę, czy co? Mam takie wrażenie, że nie mam. Nie, trzeba będzie jeszcze żwaczkę kupić. Może najlepiej u Goraxa kupię. Coś się w końcu zmieni. Jeżeli będzie miał. To ci to powiedział. Do sprzedania żwaczkę. Yo. Dawaj jakąś rzecz, żuwaczka. Gdzie masz? Nie masz żuwaczki, stary. Proszę cię. Oja. Ciekawe, skąd ja znajdę żuwaczkę. Musiałbym do miasta lecieć, żeby kupić żuwaczkę, ale komu by się do cholery chciało? A może mam w skrzyni jakąś żuwaczkę? Tylko ja nie wiem o tym. Zwyczajnie. Dobra, pomyliłem się tak. Nic tu nie ma. Kurde, no. No od kogo mogę żuwaczkę wziąć? Musiałbym do miasta iść. Wszystkim, tam może mają jakąś żuwaczkę. Nie przyszło do głowy. Na sprzedaż. A wiecie co? Przejdziemy się do Koriny. Mały spacer po mieście nam nie zaszkodzi. A wręcz przeciwnie, może nam poprawić trochę kondycję. Ale zaraz, żuwaczka. Na pewno nie mam żywaczki przy sobie? Sorki, że powtarzam się, ale ja przecież potrzebuję tego narzędzia do spreparowania runy magicznej. Na pewno gdzieś mieście będą mieli żywaczkę, ale szkoda, że ten pieprzony nowicjusz musiał się na mnie rzucić. No i tak właśnie skończył marny żywot. Ty, może ten... jak on się nazywa? No kurde, Izgarot. Pokaż mi swoje towary. O właśnie. Może ty masz żuwaczkę? Nie. Kurde. Niechaj, dobra, niechaj Inos coś tam. Ale ja chcę żuwaczkę. Koniec. Dostanę żuwaczkę, to przejdę próbę ognia. Jak jej nie dostanę, no to będę do bólu to robił. Chcę to przejść, zależy mi na tym, więc proszę was, nie utrudniajcie mi tego. Jedna żuwaczka i kurczę, jestem uratowany. Dobra. Wszystko mi po prostu utrudnia. A może biję do tej karczmy? Czemu by to nie? Prześpię się tam. Czemu? No bo mogę przecież to zrobić. Mam taki dostęp. Dużo by mnie to kosztowało. Kim jesteś? Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Aha. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Albo przyzwoitej zbroi? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A może po prostu informacji? Jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może więcej. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Sakiewkę. To
Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Nie mówię ci przecież nic nowego. Stary, ale jazda. Należy do wodnego kręgu. Rozumiem. Tak. Ale sobie znaleźli osła. Co? Czego chcesz? Ty mi powiedz. O kurde. Naprawdę, zdarzyło ci się kiedyś korzystać z kamienia teleportacyjnego? A tobie nie, zamienić nie z kretynem na mózgi. Dopóki mag wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. Ale go rozwściłem. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Jasne, a co mi tam? Masz o to klucz. Pobawimy się teleportem. Super. Ode mnie. Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Dziwne. Ile bierzesz za pokój? Dla brata pierścienia? Zupełnie nic. Oto klucz od pokoju na piętrze. Wybierz, który zechcesz. Okej, dzięki. Pokaż mi towary. Tak, jakby oczywiście, to bracie pierścienia. Pokaż, co tam... Oho, jakie rarytaski. To ja tyle siły nawet nie mam. A strzały kupię, czemu by nie? Bełty też. Skórzany pas. Nie mam czasu na takie rzeczy. Na same. Teraz ja pobawię się handlowanie. To nie wpadło. To mogę sprzedać, to zostawię na kiedy indziej. Sprzedaję teraz jakiś pierdol totalnie. Powinien był wiedzieć. O, skrzynaczkę ci sprzedam za tyle. Myślisz, kwarcyt, że ja mam lepiej? Zostawię, bo może się na kiedyś przydać. Runę sam zostawiam. Tak. Piwa idzie sobie. O, dobra. Coś się w końcu zmieni. Tylko tyle. Uzyskałem złota. Dobra, idziemy się przespać. Do tej karczmy. Trochę czasu minie. Ale się prześpię. Nikt nie chce tego zrobić. Sprawdźmy obydwie te pokoje. Może coś znajdę ciekawego. Akwamaryn, łodyga bagiennego ziela. Ja więcej tylko świństwa nie będę śpał, bo to jest, kurczę, zło totalne. Nie można na o, proszę. Przeszukam sobie. To tylko plotki. On myśli, że to takie łatwe. Nie wiadomo już komu. Przydałoby się parę wytrychów. Jak mogłem nie otworzyć tego? Kurde, dobry jesteś, Bezio. Zmarnowałeś wszystkie wytrychy. Trzeba po prostu słuchać. Jakie tylko miałeś. Zbaka, zucha, rybę, no. Nie wiadomo już komu. Przydałoby się parę wytrychów. Kurde, no nie, no stary, spieprzej sprawę. Sam by na to nie wpadł. Może coś będzie miał Orlan na sprzedaż. Dużo by mnie to kosztowało. Jak? Dobra, tego nie chcę mieć. Pokaż mi oczy. Wytrychy czy masz? Nie, dobra, ja idę się przespać. Idziemy do Korini spożywaczkę. Nie wiadomo, że będą mieli na sprzedaż. Kurde, nie, no utrudniają tylko człowiekowi życie. Nie mów, że dobra, do tego wiesz. Pokoju pójdę się przespać, już nie będę się bawił. Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra, do następnego rana. Zmarnowałem wszystkie wytrychy i idziemy do Korinis. Już od razu, bez takiego tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. A nie, mieliśmy jeszcze się zająć sprawą tego. Teleportu. Tak. Może się zajmiemy tym teraz. Tak na szybko. Zobaczymy, jakie tajemnice odkryjemy teleportując się innym teleportem, który jest zamknięty. Dostaliśmy klucz od Orlana i wykorzystamy go teraz. Muszę uważać tylko na oponentów, żeby mnie nie zaatakowali. O, już jesteśmy tutaj. Proszę. Drzwi otwarte. Możemy iść. Kurde.
jakieś ciekawe rzeczy będą. Trzeba je pozbierać. Dokładnie je wyszukać. Kolejny teleport. No to Geronimo! O cholera. Psia kość. Co ja tu do cholery robię? What the fuck? No to ja już mogę się zacząć lekko bać. Ponieważ... Czym? To są jakieś drzwi. Ponieważ właśnie chyba jesteśmy w jakichś ruinach. I to nie byle jakich ruinach. Kurde. No to teraz ostro się zrobiło. Ach, no to zarąbiście. No i gdzie jesteśmy? Mam swoje zdanie. Magowie wody! O cholera, no to jesteśmy w dupie. Ale nie mój problem. Mówiąc szczerze. O kurde. Nie sądzę, coś się zmieniło. To było oczywiste. Czym? Chcę się tam dostać! Oh fuck! Co ja robię? Nie, dobra. Ja stąd znikam. Bo to nie było... Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Aha. Czyli muszę mieć jednak ten pierwszy krąg, żeby coś takiego zrobić. Ojo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 j
zdecydować. Z tobą zgadzam. Jestem w takiej dupie. Nie zasłużę. A z magami wody to ja na razie nie będę rozmawiał, bo to trochę wyprzedza fabułę, nawet bardziej. Więc teraz będę musiał szukać jakiegoś wyjścia. Bo teraz to sobie tak pomogłem, że aż utrudniłem. O jest. Co ja robiłem? Tu jakiś kolejny mag. Stąd idę. To tyle, co miałem do powiedzenia. Spieprzam stąd, finito. No, ja mogę iść. Nie będę rozmawiał jeszcze. O kurde, pamiętam, że tutaj może być tak niebezpiecznie. Trzeba będzie sprowadzić ich do magów wody, dlatego zaraz napotkam to niebezpieczeństwo. W rzeczy samej. O właśnie. O proszę, widzicie? Takie małe, kościste zagrożenie mnie goni. Panie! Panie Saturas! Pomóż mi! Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Kurde, nie przestań. Jedna bestia mniej. O kurde, muszę uważać, żeby mnie... Jeszcze jedna z tych cholernych Jeszcze bestii. Jeden! Kurde. Jedna bestia mniej. Dobra, pomógł mi chłopak. Kurde, dzięki, stary. Byś mnie normalnie nic nie tu nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Oj, owale. Ale dużo HP zabierają, jak widać. Prawie... No jedna trzecia. Jedną trzecią życia mi zabrał. I jeden goblin. Taki szkielet. Dobra, idziemy stąd. No i tak mi się tu nie podoba. Kurde, żebym się wpakował. Kurde. Znowu go... Kolejne dwa gobliny, kurde. Trzeba było je już od razu wszystkie sprowadzić, naraz. Chodź tu! A nie Saturas, pomóż mi. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. O kurde. Jezu, jeszcze jeden. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. Dobra, dzięki. To była nieoceniona pomoc. A teraz, kurde, spieprzam stąd. Cholera, jest tu za Chiny niebezpiecznie. Skąd się tutaj takie cuda biorą? Powinienem już zakończyć odcinek, ale chcę stąd wyjść. Jako iż ten teleport mnie tutaj doprowadził, chociaż bardzo tego nie chciałem, ale niemniej jednak udało im się. Jakieś dziwne wrota, których się pewnie nie da otworzyć. Kurde.
Jestem zdenerwowany po części z tego powodu. Są jakieś drzwi. Tam jest teleport, ale się do niego nie dostanę. Chyba że porozmawiam z jednym z magów wody. O ile się nie mylę, to chyba będzie ten cały... chyba Merdarion, nie wiem. Może tak już teraz zaspoileruję nieco, ale chcę stąd wyjść tym szybszym sposobem. Dlatego trochę poprzedzimy fabułę i porozmawiamy z nim. Mimo tego, że nie chcę teraz, ale no zrobię to. To porozmawiamy z nim i wydostaniemy się stąd w szybki sposób i zakończymy odcinek. I w następnym odcinku postaram się już zakończyć próbę ognia na 100%. Dobra, muszę iść do jednego z magów, którzy tym się właśnie interesują. O ile się nie mylę... Naprawdę nie mój problem. Merdarion, to jest on. Jak tam praca? Witam. Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynkom. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagam też Nefariusowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturas i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć ci więcej na ten temat. To dobrze. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Dobra, a jakieś informacje na temat teleportów? Kamień teleportacyjny w pobliżu go... Dobra, fajnie, że mi pomogłeś. Dużo. Bardzo dużo mi pomogłeś, stary. Myślałem, że mi będziesz w stanie pomóc jeszcze więcej. Ale jednak się pomyliłem. Jednak mi mało pomogłeś. Kurde, stary, zawiodłem się. No to jak ja mam stąd spieprzyć? Ja nie chcę tak żyć. Mnie się to nie podoba. A tu, ten kolo. Kronos? Hey. Co on ma z tym wspólnego? Co on tu robi? Może to on właśnie ma nam pomóc. Chociaż nie wydaje mi się. Ale porozmawiam. Mogę ci przeszkodzić? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza. Ale jedno jest pewne. Jest magicznego pochodzenia. Dobra. Czyli ty jednak nie... Chwila! Stary, nie pomożesz mi. O kurde, dobra. Trzeba będzie się stąd wydostać w normalny sposób. Powiedzieć, że inaczej tego nie zrobimy. Utrudnili nam życie. Niestety boli to mnie, że muszę
spieprzyć z tej świątyni w dość długi i nurtujący sposób. Jak już będziemy tylko przy wejściu do świątyni, to zakończymy od razu odcinek i w następnym odcinku postaramy się już jakoś nie myśleć na chwilę o magach wody, tylko o próbie ognia, gdzie to po prostu naszym no i patrzcie, no tam się nie dostanę, za Chiny. A, to jest jakiś guzik chyba. Nie. Dobra, ubijemy szczurka. Trzeba wypić miksturę. Okej. Pewnie więcej jeszcze mnie tego gówna napotka. Założę się. A właśnie. O kurde. Okej. Szybko, szybko mi się udało. Daj szybko. Dobra, jasne. Ja chcę się stąd wynieść i zakończyć odcinek, bo to już za długo trwa. Według mnie. Kolejny kamienny strażnik. Kurde, no nie, myślałem, że się jakoś normalnie wydostanę. O Boże, kolejne szczury. A, mam mało życia, kurde. Ale żem się teraz spieprzył. Zapomniałem się uzdrowić. Gonią mnie jeszcze. Dobra. No to wypij tą miksturę. Co tam jeszcze chcesz? Szybko kończ ten odcinek. Dobra. Idziemy z tym koksem. Ale żem zawalił trochę sprawę. Mogłem nie wchodzić tam teraz, tylko zająć się żuwaczką, ale widać, pochłonęło mnie to. Dobra, ciul. Jebu. Dobra, padaj, sucze. Rozkazuję ci paść. O, dobrze. O to mi chodziło. Czy ja coś jeszcze gorszego słyszałem? Takie westchnięcie czegoś. Ale dobra, nieważne. Idziemy tam, idziemy. Okej. Trzęsienie ziemi. To wszystko nam już mówi. Dobra. Ja tylko jakoś stąd teraz chcę jeszcze spieprzyć i zakończyć odcinek. Żeby po prostu nie... Tam są... O cholera, zębacze. Nie, to ja nie chcę ich napotkać na własne oczy, bo wtedy by mnie zmasakrowali. Kolejne jakieś odgłosy słyszę. Nie, no tam jest cieniostwór, Jezu, nie. Za dużo. Może jakoś im spieprzę. O kurde. Przebudził się. Dobra, wiecie co? Jakoś sobie... Czekajcie, to szybko zapiszę. Awaryjnym save'em. Jakoś tam wskoczę. O kurde, coś mnie jeszcze goni, nie? Jezus. O kurde! Ta bestia cały czas mnie goni. Aaaa! Fuck! Goni? Jezu! Ja mam chyba zaraz się zestrać ze strachu. Dobra. Tu zakończymy już odcinek. Wystarczy tego. Za dużo tego. Jak na odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie!